Ma pan jedną minutę, panie pośle. Pani marszałek, w tej sprawie nie można w jedną minutę wytłumaczyć. Widzę pan prokurator Sierak i widzę w tej sprawie też pana Ocieczka i Święczkowskiego. To rzeczywiście powrót do przeszłości, ale to do sprawy Barbary Blidy. Panowie, co wpisaliście do wniosków o kontrolę operacyjną? Co wpisaliście? Dziennikarze superwizjera ujawnili. Wpisaliście pomówienia, że ja brałem udział w sprawie rachunków za wyłudzania rachunków za pluszowe wiewiórki, kalendarze i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zostało zweryfikowane negatywnie, zanim wy to wpisywaliście do wniosku. Co więcej, akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu rok temu i to, co wy wpisaliście do tego, nie potwierdziło się. Innymi słowy, ja byłem pomawiany w śledztwie, pomówienie zostało wykorzystane do wyłudzenia zgody przez was, przez pana Święczkowskiego, Ocieczka. I to, co robi pan Sierak, to, co pan robił w Senacie, jest próbą wyłudzenia zgody wtedy z Senatu na uchylenie immunitetu. Skierowali się to w czasie, kiedy już nie było posiedzenia Senatu, licząc na to, że Senat tego nie rozpozna. Ja się niczego nie boję. Zadeklarowałem chęć rezygnacji z immunitetu. Proszę kończyć. Jeżeli jakieś 2, 3, 1 wymyśleliście, że ja rzekomo uczestniczyłem w jakichś zmianach organizacyjnych jako poseł w jakiejś jednostce samorządowej i to jest 2, 3, 1, do którego chcecie uzasadnić użycie Pegasusa, cyberbroni za 20 milionów złotych i robiliście to w czasie, kiedy kasjerka wyniosła wam z CBA 10 milionów złotych w gotówce w torbach z Biedronki, to wy za to odpowiecie. Wystarczy w sprawie Pegasusa sprawdzić jedną rzecz. Co wy poświadczyliście we wnioskach do sądu? Co wpisaliście, jakie pomówienie? Ujawnijcie te wnioski dzisiaj. Panie pośle. Niech pan pojedzie do prokuratury i niech pan pokaże Wysokiemu Sejmowi, co wpisaliście i czy to, o co mnie pomawialiście, panie tak pośle, naprawdę, czy się potwierdziło. Proszę ostatnie zdanie, kłamce. Naprawdę. Dziękuję bardzo.